471 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego wydatków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2013 bardzo bym prosił przewodniczącego Kasznika o zreferowanie przedstawienia Państwu. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2013. Korekta polega na przeniesieniu kwoty 2320 zł w paragrafu 4260, jest to zakup energii elektrycznej, 290 zł z paragrafu 4270, to jest zakup usług remontowych, i kwoty 1030 zł z paragrafu 4370, to są opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej telefonii publicznej na paragraf 4210, jest to zakup materiałów i wyposażenia 3490 zł i 150 zł na paragraf 4520, to jest opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Komisja nie wnosi uwag formalnych ani merytorycznych do projektu korekty planu i głosowany jednogłośnie projekt korekty planu zaakceptowany. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Dzielnicy projekt korekty planu i prosi Radę o uchwalenie na sesji Rady 24.09.2013. Opinia Komisji Stanowi Załącznik do protokołu. Wyjaśniam jeszcze jedną sprawę. Zostały nam pieniądze z siedziby na Dobrego Pasterza 6, głównie za prąd. W związku z tym, że te pieniądze nie przepadły, postaramy się po prostu zakupić materiały wyposażenie, czyli papiery i tak dalej, na 490 do końca roku, a te 150 zł jest to jeszcze zaległa opłata za śmieci na Dobrego Pasterza 106 i musimy po prostu zapłacić jeszcze za te śmieci. I to jest tyle moich wyjaśnień. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo za rzeczową wypowiedź, za kontrolę nad wydatkami naszymi i otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pan Radny Rafał i Pan Jacek. Na przenosiny były zabezpieczone pieniądze, które miały wystarczyć w zupełności na wszystko. Czyli rozumiem, że to jest tylko taki manewr w cudzysłowie ratunkowy, żeby te pieniądze nie przepadły i będziemy kupowali co? I co planuje zarząd kupić? Czy jest jakiś pomysł już, czy nie? No bo koniec września się zbliża. No tu mi jeszcze Pani Sekretarka podpowiada, że chcemy, i chyba wszystkie chcą, szafkę na przykład do łazienki, takie rzeczy, doposażenie kupować i nie chcemy tych pieniędzy stracić. Zostały nam z Dobrego Pasterza, więc chyba jak najbardziej musimy te pieniądze traktować w sposób sensowny. Mamy siedzibę, którą urządzamy na lata, więc jak możemy powiedzmy, nie wiem, takie drobne rzeczy z tego wydatkować, to wydatkujemy. No a to resztę, to co jak powiedział Pan Przewodniczący Kasznik, będą wydawane na potrzeby, czy na papier, na tunel i tak dalej. Czy wystarczyło Panu Radnemu Wojc? Dziękuję bardzo. Pan Radny Jacek Wojc? Proszę Państwa, kiedyś rozgorzała u nas w Radzie dyskusja na temat zamiany na energetyczne i energooszczędne żarówki. Proszę zobaczyć, siedzimy pod 40 prawie żarówkami, 40, jak się to pomnoży, to wiadomo ile tego wyjdzie. Spróbujmy w takim razie przejść z tym, że od razu proponowałbym jednak na światło na żarówki ledowe, które dadzą duże oszczędności, bo na razie to nam jest ciepło dzięki tym żarówkom. Ale to trzeba ją pomnożyć przez 300 godzin, które się używa w miesiącu. Ale tylko my tutaj używamy. Tak. Znaczy, przepraszam, to jest jedno, co słusznie radni zauważyli, że generalnie... To na pieniądze systematycznie, nie musicie naraz. Mogę wyjaśnić jedno, że na świetlica jest tylko dostępna na dzień dzisiejszy, generalnie tylko to, jak będziemy z tego korzystać. To jest jedno, drugie, nie są to nasze pomieszczenia, więc nie za bardzo my możemy tutaj wydatkować pieniądze. A przecież to miały być nasze pomieszczenia, przecież to miała być siedziba Rady Dzielnicy. Taki był postulat. Świetlica jest, wspólna jest, albo generalnie my nie mamy żadnych praw do świetlicy, jesteśmy na zasadzie dobrej zgody przyzwolenia. Możemy oczywiście, myślę, że jest to do przeanalizowania, tylko to jak mówimy, no, trzeba przeliczyć koszty zakupu tych żarówek i rzeczywiście prądu, po jakim czasie to się zwróci. Jeżeli się okaże, że one się zwrócą po 10 latach, to nie wiem, czy jest sens po prostu takiego zakupu. Jak często jesteśmy w miesiącu? Raz. Nie jest używana w ogóle przez... Do godziny, do południa są, czyli jakieś światło dzienne, więc tutaj nie korzystają z tego. No ale wiesz, zima, jesień, ale czasami się w dzień pali światło. A jest ich rzeczywiście sporo. Jeszcze mamy tu bliźni dyrektywy. Dobrze, drodzy Państwo, bo jeszcze trwa inne spotkanie, na którym też będę czekać na końcówce tego spotkania, więc może przyspieszmy. Składam wniosek formalny o zamknięcie. Chcemy jeszcze nie skończyć dyskusji. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za poparciem druku 471, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.